Stanisław Michalkiewicz opowiada o stanie praworządności w Polsce i pomyśle powiązania unijnego budżetu z praworządnością. Proszę Państwa, walka o praworządność w Polsce wkracza w nowy etap. Dzisiaj mamy 2 grudnia, a wczoraj, 1 grudnia, odbyła się rozprawa przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości z powództwa Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Chodziło o naruszenie praworządności w taki sposób, że polskie władze utworzyły w Sądzie Najwyższym Izbę Dyscyplinarną, która ma dyscyplinować sędziów. No i rzeczywiście tam jednego przynajmniej zdyscyplinowała, to znaczy pana sędziego Igora Tuleję, który mimo zakazu podróży w związku ze zbrodniczym koronawirusem jakoś się prześliznął przez te wszystkie sieci i uczestniczył tam, siedział na rozprawie, przysłuchiwał się. Ten trybunał podejmie decyzję, czy Polskę tam skarcić, czy nie skarcić, dopiero w styczniu. Nie wiem, dlaczego tak długo będzie się zastanawiał. Mam nadzieję, że nie dlatego, żeby czekać, kto mu zaoferuje wyższą łapówkę. Czy polski rząd będzie tutaj w stanie wygenerować taką rezerwę finansową, czy nie. Ale to niezależnie od tego, co Komisja Europejska tutaj z niemieckimi owczarkami wyprawia, to jeszcze parlament holenderski, parlament Królestwa Niderlandów zupoważnił rząd, czy tam tego, żeby wystąpił przeciwko Polsce z takim powództwem. Rząd ma na to też czas do stycznia, więc widać wyraźnie, że w styczniu się zakotłuje. Proszę Państwa, tutaj jeszcze na domiar złego mamy weto, to znaczy zapowiedź weta polsko-węgierskiego przeciwko próbie wiązania przez niemiecką prezydencję wysokości subwencji budżetowych Unii Europejskiej z oceną praworządności. Właściwie nie bardzo wiadomo nadal, kto miałby tę praworządność oceniać i na jakiej podstawie, według jakich kryteriów. W związku z tym do tego weta polsko-węgierskiego po cichutku zaczynają się przyłączać inne państwa. Przyłączyło się jak dotąd 6 państw, tak przynajmniej podaje portugalski tygodnik Expresso, właśnie Portugalia, Czechy, Bułgaria, Słowenia i Chorwacja, i Łotwa. W związku z tym byłoby to nie 2 państwa wetowały tę sprawę, nie byłyby osamotnione, tylko 8 państw by zawetowało. Tutaj jest zapowiadana, no to rzeczywiście weto może być skuteczne w stosunku do budżetu, dlatego że budżet jest przyjmowany jednomyślnie, ale tutaj się odgrażają ci głównie niemieckie owczarki holenderskie. Ciekaw jestem, dlaczego ta Holandia tak się tutaj zawzięła, Królestwo Niderlandów. No tu mam pewne takie osobiste tutaj wspomnienia z Królestwem Niderlandów, bo w swoim czasie ambasada Królestwa Niderlandów w Warszawie sfinansowała takiego knota autorstwa pani Magdaleny Tulli i Sergiusza Kowalskiego zamiast procesu. Tam taką listę antysemitników podali autorowie, między innymi prymasa Józefa Glempa, no mnie to wiadomo, ale z tego rozpędu jeszcze jako antysemitnika podali korespondenta ówczesnego najwyższego czasu z Tel Awiwu, Katawa Zara. Myśleli, że to jest taki pseudonim jakiegoś antysemitnika polskiego, tymczasem nie. To owszem był pseudonim, ale po hebrajsku podobno to znaczy korespondent zagraniczny, a tymczasem ten prawdziwy Katawa Zara jest
Żydem jak najbardziej, mało tego, tu przetrwał okupację w Warszawie, no i potem skończył łódzką filmówkę, nawiasem mówiąc, razem z Romanem Polańskim, no a jeszcze później wyjechał do Izraela, nawet zdążył na wojnę sześciodniową, w której uczestniczył jako kierowca. I ani pani Tulli, ani pan Kowalski nie zadali sobie trudu, żeby to sprawdzić. No ale skoro ambasada Królestwa Niderlandów sypnęła srebrnikami, no to jasne, głupi ten, co daje, głupszy, kto nie bierze. Więc tam już się, mam nadzieję, tymi srebrnikami holenderskimi podzielili obydwoje autorowie po bratersku. Proszę państwa, więc Holandia się odgraża, że tutaj opcję atomową zastosuje, to znaczy, że fundusz pomocowy, który jest projektowany w wysokości powyżej 700 miliardów euro, że ten fundusz pomocowy zostanie tu rozdysponowany nie w gronie 27 tam państw członkowskich Unii Europejskiej, tylko w gronie 25, a Polska i Węgry zostaną pominięte. No, to by było możliwe oczywiście, ale jest pewien problem, bo ten fundusz pomocowy, tutaj wprawdzie jednomyślność nie obowiązuje, ale obowiązuje zasada podwójnej większości, która polega na tym, że decyzja zapada wtedy, jeżeli opowiedzą się za nią państwa 55% krajów członkowskich, ale które jednocześnie reprezentują przynajmniej 65% ludności Unii Europejskiej. Otóż tu 55 państw członkowskich by się oczywiście za czymś takim, za tą opcją atomową opowiedziało, natomiast gorzej wygląda sprawa z tymi 65% ludności, dlatego że w tej chwili już te 6 państw plus Polska i Węgry reprezentują mniej więcej tyle, że te pozostałe państwa, co zaledwie by osiągnęły ten pułap 360 milionów ludzi, a gdyby jeszcze ze dwa, nawet nieduże państwa się do tej ósemki przyłączyły, to nawet i tej opcji atomowej nie można by było zastosować. Tymczasem nasi Volksdeutsche są niepocieszeni, tutaj lamentują samorządy. Pan Jaśkowiak z Poznania, no to mało harakiri nie popełnił z rozpaczy. Co to będzie? Już światła wyłączył tam w całym mieście. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze wyłączą prąd i ogrzewanie. O, to wtedy już będzie to oczywiście ze względu na oszczędności, ale tu szkoleń na przykład bojówek tych faszystowskich to nie przestaną finansować. Może się nie świecić. Zresztą w ciemności to nawet nie widać, kto faszysta, a kto nie. Więc tutaj pan prezydent Poznania, tu widać, że ma priorytety, to najważniejsze. Najważniejsi są bojówkarze, a ludzie mogą sobie rozbijać po ciemku głowy na latarniach i to nikomu nie przeszkadza. Proszę państwa, również tu rykoszetem mamy taką sytuację, że rewolucja macic, która tutaj trochę wyhamowała i to widać po frekwencji na tych manifestacjach, coraz bardziej się upolitycznia, rozszerza krąg swoich tutaj, zakres swoich postulatów. Skrobanki oczywiście to są na pierwszym miejscu, tu się będziemy się skrobać aż do krwi, ale już się na dzisiaj właśnie, 2 grudnia, odbyła się konferencja prasowa przywódczyń rewolucji macic, tam pani Suchanow, pani Lempart, pani ta Płacek Monika, no tak, cały ten zestaw dam. Pani Suchanow powiedziała, że tu straszne rzeczy, że tu oskarżyła, mówiąc krótko, Jarosława Kaczyńskiego
Kaczyńskiego no, o to, że jest ruskim agentem, a jeśli nawet nie jest ruskim agentem, to wykonuje dla Putina brudną robotę. No, widać wyraźnie, za kim powtarzają te wszystkie kobiety kierujące rewolucją Macic. Powtarzają za Donaldem Tuskiem, bo to Donald Tusk z taką nową interpretacją wystąpił, a Donaldu Tusku kto tę interpretację podsunął? No nasza złota pani, a naszej złotej pani kto doradził, żeby taką interpretację podsunęła? No to wiadomo, będę doradziła, bo tu tam kanclerze się zmieniają, a będę cały czas jest ta sama. W związku z tym i Donald Tusku teraz wypada ćwierkać z innego klucza. No nie ma co, proszę Państwa, muszę powiedzieć, że sam Jarosław Kaczyński to może nie, choć w każdym razie nie przypominam sobie, ale media związane z Jarosławem Kaczyńskim i tam rozmaici propagandyści, między innymi pan doktor Targalski, mnie uważał za ruskiego agenta, a tu patrzcie Państwo, trzeba było aż rewolucji Macic, żeby to ta powracająca fala uderzyła w samego naczelnika państwa. No na tym oczywiście polityczne postulaty, bo tu widzimy, że w wielką politykę się Macice wdały. Na tym się polityczne postulaty nie kończą. Otóż pani Suchanow powiedziała, że żeby zakazać ustnych matur w związku z tym, że tu się szerzy się zbrodniczy koronawirus, to ja bym poszedł dalej. Jak już się licytujemy w demagogii, to w ogóle bym zlikwidował matury. Po co tam matury? Niech kobiety od razu bez matur idą na studia do wyższych szkół gotowania na gazie, no i tam genderactwa się nauczą, zakładać prezerwatywy na banana, no i wtedy będą już wyedukowane tak, że mogą tutaj się przyłączyć do rewolucji Macic i nawet stanąć w awangardzie. Proszę Państwa, tutaj wspomniałem o zbrodniczym koronawirusie, no on się sroży, ale teraz już tak bardzo się nie sroży, jak się srożył przed 11 listopada. No wtedy to było to ten zbrodniczy koronawirus, trup ścielił się gęsto, zresztą teraz nadal się trup ściele gęsto, ale pojawiło się światełko w tunelu. Oto pan premier Morawiecki dzisiaj gruchnął nam radosną wieścią, że oto będą szczepionki. Będą szczepionki. Polska kupi od Unii Europejskiej około 45 milionów szczepionek. Te szczepionki tam są produkowane, te, które Unia Europejska zakupiła, to są produkowane przez dwie firmy, przynajmniej dwie. Jedna to jest amerykański Pfizer, druga to jest jakaś inna niemiecka firma. No więc widzimy, że podział rynku tutaj już następuje na naszych oczach, dlatego epidemia przynajmniej w tej fazie zbliża się ku końcowi. Ale ciekawa rzecz, że te szczepionki, Unia Europejska będzie płaciła za jedną sztukę około 70 zł w przeliczeniu na złote, no tu, a tu u nas będą bezpłatne. To oznacza tylko tyle, że rząd wydrze nam 5 miliardów złotych w podatkach, które zamierza w styczniu tam podnieść i prowadzić nowe, żeby nam za darmo zafundować szczepionki. Proszę Państwa, te szczepionki oczywiście nikt nie będzie obowiązku, chowaj Boże, będzie się szczepił ten, kto chciał, ale to będzie taka dobrowolność przymusowa, zasada dobrowolności przymusowej, znana nam jeszcze z dawnych czasów, z okresu pierwszej komuny, kiedy też to wszystko było dobrowolne, ale trzeba było tutaj linię partii obserwować. No i tutaj też, bo jak ktoś się nie zaszczepi, nie będzie miał certyfikatu, no to już nie wsiądzie do samolotu. Bardzo możliwe, że biletu kolejowego też mu nie sprzedadzą, ani autobusowego, nie zostanie przyjęty do doktora. Chyba,
sprawę prywatnie, no to wtedy co innego i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w tej sytuacji, chociaż statystyki mówią, że w Polsce to tam 40 parę procent jest za szczepionkami, ale około 40% jest przeciwko szczepionkom. Zwłaszcza to jest specjalnie dziwne, bo ta firma Pfizer reklamuje te szczepionki, że one są w 95% skuteczne, ale dodaje asekuracyjnie, że one nie powodują poważnych skutków ubocznych. Jaki może być najpoważniejszy skutek uboczny? No to śmierć, to już bardziej poważnego skutku ubocznego nie ma. A takie mniej poważne skutki uboczne, no to tam jest ich całe mnóstwo. Także możemy nie być poszkodowani przez poważne skutki uboczne, ale przez niepoważne, no to już możemy być poszkodowani. Także tu warto o tym pomyśleć zawczasu. To pan minister Niedzielski zapowiada, odgraża się, że całą populację tu zaszczepi, ale to dopiero w styczniu, a może nawet w lutym, także dlatego na luty jest już zapowiedziana trzecia fala epidemii. Tutaj pan minister Niedzielski widać, że koordynuje te sprawy w skali krajowej. Proszę państwa, tak to wygląda ze zbrodniczym koronawirusem. No i jeszcze w związku z tym mamy taki problem, że tu święta się zbliżają nieubłaganie i galerie zostały otwarte. Co prawda jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości wystąpił z pomysłem racjonalizatorskim, żeby mianowicie za wejście do galerii trzeba było kaucję zapłacić 100 zł. I ta kaucja by przepadała, jakby ktoś wychodząc z galerii nie potrafił udowodnić, że coś kupił. No więc widzimy, że tu Prawo i Sprawiedliwość zachęca do tego, żeby kupować, żeby nie szlajać się po galeriach tak bezproduktywnie. No ale tu jest problem, bo na 6 jest zapowiedziana niedziela handlowa, a Solidarność tutaj zaprotestowała energicznie przeciwko temu, także kolejne pęknięcie w obozie władzy. Solidarność jak dotąd basowała Zjednoczonej Prawicy, no ale teraz tutaj się trzeba będzie tam coś, jakieś tam ustępstwa dla związków zawodowych poczynić, żeby te drastyczności troszeczkę załagodzić. Widzimy, proszę państwa, że się zbliżają ciekawe czasy, nie tylko w, że tak powiem, w wielkiej polityce, no bo tutaj Europejski Trybunał Sprawiedliwości, walka o praworządność, w naszym bantustanie wchodzi w kolejny etap, ale również na odcinku zbrodniczego koronawirusa, nie mówiąc już, że na odcinku rewolucji macic, no widzimy, jakie tutaj mamy paroksyzmy, które gnębią nasz nieszczęśliwy kraj. Ale jak już zauważyłem, proszę państwa, pojawiło się światełko w tunelu w postaci tej buńczucznej deklaracji premiera Morawieckiego o szczepionkach. W związku z tym możemy w świetlaną przyszłość patrzeć z ufnością. Proszę bardzo. Mam takie pytanie, jak co pan sądzi na temat niebezpiecznych związków Donalda Tuska? Taka publikacja. To jest pan Książka. Ach, pana Sumlińskiego. Pan Sumliński jest dziennikarzem śledczym, co jest bardzo chwalebnym zajęciem, ale według mnie bardzo trudno, być może nawet niemożliwe jest bycie dziennikarzem śledczym bez jakiejś formy kontaktów z tajnymi służbami. A zwłaszcza w Polsce. Przypuszczam, że gdzie indziej też, ale w Polsce to już na pewno. Tak, więc no dobra. Jak to wyglądają takie kontakty?
No to była taka pani Anna Marszałek, która nawet nagrody dziennikarskie, tam nagrody Pulitzera nie dostała, ale prawie, że. No i jak to wyglądały takie kontakty w jej przypadku? Tam przychodził oficer, mówił: pani Aniu, ma tu pani gotowca, niech no pani to opowie swoimi słowami, a my pani damy nagrodę Pulitzera. No i ona tak, tam z panem Kittelem zresztą różne, ona była autorką tej takiej spektakularnej, tej jak tego Farmusa tam helikopter zdejmował z promu na pełnym morzu. Współpracownik Szeremietiewa, ministra obrony narodowej Szeremietiewa, no to właśnie pani tam była i ten, znaczy inspirowała cały ten. No i teraz jest w Najwyższej Izbie Kontroli pani Anna. No to dobra, to taki oficer tam z tej czy innej służby wtyka nos dziennikarzowi śledczemu w świeży trop. No i on tam, no dobra, ale co z tego ma ten oficer, co z tego mają te służby? A no one załatwiają różne swoje porachunki w ten sposób. No to dlatego ja bardzo ostrożnie traktuję takie rewelacje, bo to, mówię, tak, zwłaszcza takie informacje, które są no, trudne do zdobycia. Tam w tej publikacji redaktor Suniński pokazuje pewne dokumenty, które są gdzieś tam znalezione w tajnych służbach. Gdzieś są, no widzi pan, gdzieś są znalezione. To on tam chodzi. Wchodzi do siedziby ABW na przykład bez pukania i tam od razu dokumenty leżą i on mówi, co panie Wiktorze, tam co by pan chciał, może to, może grzybka, może ogóreczka, prawda? Nie ma, no mówię, no to, ten kto mu te dokumenty dał, to w jakimś celu to zrobił, prawda? A my tego celu nie znamy. Być może nawet, być może nawet i on tego celu nie zna. Ale no, proszę? Nie, dlaczego? Te dokumenty mogą być prawdziwe, tylko że jemu pokazali tylko takie, jakie mu chcieli pokazać. A no widzi pan, a może jeszcze jakieś inne są, które tam o czymś innym by świadczyły. Ja nie chcę być adwokatem Donalda Tuska, znam go osobiście. Wydaje mi się, że od czasu, kiedy był wicemarszałkiem Senatu, to trochę zgłupiał. No ale to ja mam takie wrażenie, mogę się mylić. Być może nawet na pewno, bo to on jest tam przewodniczącym Rady Europejskiej, a nie ja, prawda? Ciekawe obsadzenie. Proszę? Ciekawe obsadzenie. Nie, no ani to, ani to. Nie, ani to, ani to, bo wygłasza rozmaite opinie, które no, wydają mi się niemądre. Kiedyś tak nie było. Kiedyś był znacznie taki trzeźwiejszy, bo na przykład ja tam parę razy go odwiedziłem, jak był wicemarszałkiem Senatu i on tam mówi, ach, mówi, panie Stanisławie, teraz mam taką operetkową posadę, to mówi, mam, która mi rozwiązuje problemy socjalne, no to mogę tu trochę popolitykować. Więc ja mówię, to dobrze, niech pan politykuje, panie marszałku. No to taka, wie pan, no miał poczucie rzeczywistości. Teraz no, inna rzecz, że był w trochę trudnej sytuacji Donald Tusk, bo no, to jest taka trochę dłuższa historia, jeśli państwo nie są zmęczeni, to opowiem. Otóż Donald Tusk został premierem rządu w 2007 roku, kiedy tam rząd Jarosława Kaczyńskiego podał się do dymisji i w wybory wygrała Platforma Obywatelska i Donald Tusk został premierem rządu. No, był na krótkiej smyczy ubezpieczniaków. I mówię, dlatego że go znam, to jestem przekonany, że to mu doskwierało. Taka krótka smycz mu doskwierała i kiedy się na wiosnę 2008 roku dowiedział, że w Polsce jest taki jegomość nazwiskiem Peter Vogel, to kazał go aresztować. Ten Peter Vogel tak naprawdę nazywał się Piotr Filipczyński i w latach 70. był skazany na 25 lat więzienia za morderstwo ze szczególnym okrucieństwem. Ale,
w 83 roku, a więc w czasie stanu wojennego, na przepustkę z więzienia wyjechał do Szwajcarii. I tam zmienił nazwisko na Peter Vogel i został finansistą. I prezydent Kwaśniewski w ostatnim dniu swego urzędowania go ułaskawił. No to pan Vogel uznał, że jest bezpiecznie, zaczął do Polski przyjeżdżać, bo tu rodzinę miał. No i Donald Tusk, jak się dowiedział, że on jest, to kazał go aresztować, ale nie pod tym zarzutem, że on tego, tylko pod zarzutem podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy z takim lobbystą Duchnalem. No i ten został aresztowany i tam siedział w areszcie. Najwyraźniej bezpieczniacy zbagatelizowali tę sprawę, bo tylko w mediach głównego nurtu ukazała się seria takich publikacji, jak to niebezpiecznie jest w polskich więzieniach. Że tam się wieszają na własnych skarpetkach, sami nie wiedzą kiedy i tego. No to jak Vogel tam obejrzał taki felieton, to już wiedział, że czego się trzymać, że morda w kubeł, ani pary z ust, bo inaczej skarpetki i tak dalej. No, ale miesiące mijały, nikt go z tego aresztu wydobywczego nie wydobywał. No i chyba z nudów zaczął coś chlapać. Zaczął coś chlapać i chlapnął, inaczej, dziennik. Dotarł, jak to się mówi, do tajnych zeznań Vogla, który zeznał ni mniej, ni więcej, tylko że ze szwajcarskiego konta generała Gromosława Czempińskiego jakiś Turek ukradł mu $1 000 000, a generał nawet nie zauważył, że mu coś tam ubyło. No to dziennikarze do tego generała, co to panie generale, generał Czempiński zbył to wyniosłym milczeniem, ale chyba doszedł do wniosku, że tam to towarzystwo doszło do wniosku, że Tusk się za bardzo rozbrykał i trzeba mu tam przytrzeć rogów. No i długo nie trwało, dziennik Rzeczpospolita dotarł do tajnych stenogramów z podsłuchów, jak to tam poseł Chlebowski i jeszcze inni tam na cmentarzu się namawiali, poseł tam Chlebowski mówił, walczę Rysiu tutaj, to tam, to tamto. No i wybuchła afera hazardowa, której jak się potem okazało, jak już wszystko się tam tego, to jej nie było, ale najpierw była. No i początek afery hazardowej polegał na tym, że pan Chlebowski został na konferencję prasową tam wezwany, a przedtem dziennikarze pytają właśnie premiera Tuska, no tu taka afera, czy on jakieś konsekwencje personalne będzie wyciągał, a on mówi nie, co tam, jakie tam konsekwencje, zobaczymy jak pan Drzewiecki i Chlebowski sobie tam na konferencji prasowej poradzą, najwyraźniej wyobrażał sobie, że będzie tak jak zawsze, to znaczy oni tam coś powiedzą, dziennikarze to zapiszą własnymi słowami i na tym się sprawa skończy. I dopiero kiedy zobaczył, że tych dziennikarzy ktoś spuścił w łańcucha i oni kawały żywego mięsa wyrywają panu Chlebowskiemu na oczach całej Polski, a ten wytapia z siebie tłuszcz i się tam obciera, prawda, no to zrozumiał, że parasol ochronny nad nim został zwinięty i jeszcze chwila i on tam będzie w takiej roli. No to się naprawdę przestraszył. Naprawdę się przestraszył i zarządził czystkę we władzach. Dymisje poszły, posypały się głowy i ciekawa rzecz, że na miejsce tych zdymisjonowanych żadnego wakatu nie wypełnił. Tak, jak było chłopaki, dobra, już jestem grzeczny, już się was słucham, proszę tutaj dajcie swoich ludzi, niech mnie pilnują, ja tutaj, ale tamci powiedzieli, o nie, kolego, to ty z nami tak chciałeś pogrywać, to teraz my. I co, ustawa hazardowa, której nie można było przez 2 lata uchwalić, została uchwalona w 2 tygodnie. I jak się ją czyta, to tam widać, że naprawdę, że hazardem się mogą zajmować tylko służby. Także to dostali w prezencie ustawa o IPN-ie, no i szlaban na prezydenturę. Mówi, ty,
chcesz być prezydentem? Na pewno nie. Na pewno nie. I wydawało się, że losy Tuska są przesądzone. Ale nasza złota pani, która sobie w nim upodobała, podała mu pomocną dłoń, przyznając mu, to znaczy nie ona mu przyznała, ale spowodowała, że Tusk dostał nagrodę imienia Karola Wielkiego. I to było takie ostrzeżenie. Jeszcze mi ktoś podniesie rękę na Tuska, to będzie miał ze mną do czynienia. No i wszystko ustało. Okazało się, że nawet żadnej afery hazardowej nie było. Ale na wszelki wypadek mocna ręka naszej złotej pani przeniosła Donalda Tuska do Brukseli na to stanowisko, które do tej pory zajmuje. Także on wie, jak, z jakiego klucza wypada mu ćwierkać. Coś tam jest na rzeczy. No tu, proszę panu, co? Każdy człowiek ma instynkt samozachowawczy. To jest i dobre, i niedobre, tak jak Kukuniek mówi, plusy dodatnie i ujemne. Dlatego, że gdyby ludzie nie mieli instynktu samozachowawczego, to niemożliwy byłby terror. Terror jest możliwy tylko dlatego, że ludzie mają instynkt samozachowawczy i to czasami tak daleko Sołżenicyn tam pisze, archipelago Gułag, że z wieloma takimi sytuacjami się zetknął, że ludzie, którzy nawet śmierci się nie bali, już tacy byli tam zdeterminowani, to bali się kija. Po prostu kija się bali. Pędzono ich do roboty, już ledwo tam nogami powłóczyli i już wreszcie padali tam po drodze. I strażnicy zaczęli takiego delikwenta okładać kijami i on się zdobywał na wysiłek, wstawał i szedł do roboty. Śmierci się nie bał, a kija się bał. Więc to jest właśnie skutki instynktu samozachowawczego. I czy wróci do polskiej polityki? Proszę? Wróci do polskiej polityki? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że to znaczy, jak nasza złota pani zechce, to wróci. Mnie się wydawało, że on wróci w przyszłym roku na białym koniu jako prezydent Rzeczypospolitej. No ale teraz się pojawiła posągowa pani Kidawa-Błońska, pod spódnicę której schował się Grzegorz Schetyna. No nie wiem, co on tam robi, ale już mniejsza o to. I ona też sobie dopuściła do głowy, że będzie tu walczyć o Polskę właśnie w przyszłorocznych wyborach na Dudę. Bo w przyszłym roku są wybory na Dudę, w związku z tym ona też do tych wyborów chce stanąć. Ale to wszystko jest w rękach naszej złotej pani. Jak nasza złota pani powie, że pani Małgorzato, nie, wobec pani mamy inne plany. A tutaj będzie kto inny, to tak będzie. To tak będzie. Także nasza demokracja, tak to właśnie wygląda. Nie ma w tym nic złego. No, to tak jak Janusz Gajos grał w filmie Kontrakt takiego partyjnego buca. No i tam w pewnym momencie mówi tak, no demokracja, ale ktoś przecież musi tym kierować.